Ja bym na chwileczkę prosił pana przewodniczącego Kośmidera o zastąpienie mnie, bo mamy kolejny punkt, a jestem referentem, mam to w zwyczaju, że nie referuję spraw zza tego mikrofonu, tylko tak jak każdy radny, więc bardzo proszę. No więc mamy następny punkt, przedostatni merytoryczny w związku z wprowadzeniem punktu dotyczącego nazwy ulic, nazwy placu, projekt uchwały w trybie jednego czytania, rezolucja w sprawie nowelizacji ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych oraz własności lokali, projekt Komisji Mieszkalnictwa. Jest to druk 1474-R, odbywany w trybie jednego czytania, referuje pan Sławomir Pieczyk. Zgodnie z odpowiednim paragrafem statutu do projektu uchwały w tym według tego druku minął termin zgłaszania autopoprawek, a termin zgłaszania poprawek wyznaczam do czasu zakończenia dyskusji nad projektem. Proszę bardzo, pan przewodniczący. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, zgłaszam projekt rezolucji, właściwie nie we własnym tylko imieniu, ale w imieniu grupy ludzi, która tutaj obraduje już od ładnych kilkunastu miesięcy przy okrągłym stole, brałem udział w tych obradach i zostałem zobowiązany do złożenia takiej rezolucji w sprawie właśnie nowelizacji ustaw o spółdzielniach mieszkaniowych oraz własności lokali. Mówiąc krótko, tam się odbyły trzy debaty poświęcone spółdzielczości mieszkaniowej, uczestniczyłem w nich i jednym z istotnych elementów tej rezolucji jest to, aby zachować status quo na rynku zarządzania zasobami nieruchomości, jaki jest w tej chwili w Polsce. Istnieją projekty uchwał, które mają zamiar doprowadzić do likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej i chyba uważam, że byłoby to rzeczywiście błędem, bardzo niekorzystnym również nie tylko dla zarządzania zasobami mieszkaniowymi, ale przede wszystkim dla gmin, dlatego że obecnie spółdzielnie mieszkaniowe zarządzają nie tylko mieszkaniami, ale terenami, trawnikami, ulicami, ogródkami jordanowskimi. Te koszty ponoszą spółdzielcy. W przypadku likwidacji spółdzielczości mieszkaniowej te obowiązki przejęłaby gmina, co sądzę, że przy obecnych wydatkach byłoby to kolejnym olbrzymim wysiłkiem dla wielu gmin, nie tylko w Krakowie, ale również w całej Polsce. Dlatego zachęcam Państwa i bardzo uprzejmie proszę, aby tą rezolucję poprzeć, tym bardziej, że również to rozwiązanie, które jest proponowane, że jednym członek spółdzielni może zawnioskować o własności odrębnej przekształcenie spółdzielni w wspólnotę mieszkaniową jest sprzeczne z konstytucją, co zostało orzeczone przez Trybunał Konstytucyjny. A zatem bardzo Państwa proszę o poparcie tej rezolucji. Dziękuję. W tej sprawie nie mamy opinii żadnej komisji, poza tym, że jest to projekt Komisji Mieszkalnictwa. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa radnych chce zabrać głos? Nie widzę. A przepraszam, pan radny Rafał. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, no ja bardzo proszę Państwa o poparcie. Oczywiście jest to taka delikatna w sumie rezolucja skierowana do parlamentarzystów i do Senatu. Faktem jest, że gdyby te przepisy, które są planowane, zostały wprowadzone, to co kolega Pietrzyk mówił, no to jest taki kolejny przykład, jak podobnie zrobiono z kamienicami. No, muszę stwierdzić jednak, że ustawa spowodowała, że kamienice, które kiedyś były własnością czy skarbu, czy gminy, jednoosobowo zostały jakby przejęte bez wskazania, co z lokatorami. I tutaj sytuacja może być podobna. To znaczy, że jedna osoba przejmuje budynek, ja sobie wyobrażam na przykład strusia, 11 kondygnacji, 12 klatek. Taki budynek jedna osoba przejmuje i ona właściwie jest to pewna własność już wtedy, bo oczywiście wspólnotę może powołać i wtedy może zarządzać i może wtedy dysponować tymi mieszkaniami, już pomijam terenem. I to, co kolega powiedział, przecież teraz spółdzielnie mają ogromne tereny mimo wszystko wokół budynków i teraz taka wspólnota, ona po prostu będzie starała się ten teren wyrzucić jakby ze swojego obiegu, ponieważ no, nie będzie płacić, ona będzie najwyżej chciała mieć tylko po obrysie. W związku z tym gmina będzie musiała te tereny pospółdzielniane utrzymywać, więc jest to zły kierunek i wielu fachowców, znawców tematu mówi, że w tym kierunku ustawodawstwo nie powinno iść, ponieważ spółdzielczość powinna istnieć tak jak prywatna własność, w tym przypadku spółdzielczość powinna istnieć i jest to również pomysł
tutaj zdradzam swój, znaczy swój projekt. Jest to pomysł po prostu, aby wkomponować mimo wszystko w szerszym zakresie spółdzielczość do realizacji inwestycji budowy mieszkań komunalnych. I bardzo nam zależy, żeby jednak gmina bardziej tak operatywnie w tym kierunku działała, bo jest to jeden z elementów wyjścia po prostu jak chodzi o potrzeby mieszkaniowe gminy. To znaczy, że współpraca, oczywiście teraz ustawa tego nie pozwala, ale współpraca między spółdzielnią konkretną na przykład, a gminą może spowodować, że gmina w aporcie wnosi tereny, spółdzielnia realizuje, oczywiście będzie sprawa kredytu i zabezpieczenia, może gmina musi w jakiś sposób zabezpieczyć, ale wtedy ilość określona pomiędzy stronami, ilość mieszkań zostanie przekazana na lokale gminne i to zmniejszy tę listę oczekujących i to uważam, że powinniśmy iść w tym kierunku i dlatego ta spółdzielczość w moim przekonaniu jest niezbędna do realizacji ustawowego prawa opieki państwa nad zabezpieczeniem mieszkań dla obywateli. Dziękuję. Dziękuję. To tak, proszę. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Pan radny, bardzo proszę, pan radny Ptaszkiewicz, potem pan radny Stawowy. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja myślę, że jednak nie rozumiemy istoty problemu, bo to, o czym pan radny przed chwilą powiedział, to są zupełnie innego rodzaju problemy i oczekiwania i rozwiązania. Jeżeli chodzi o spółdzielczość i o to możliwość wyłączania poszczególnych budynków do zarządzania wspólnotą czy przez wspólnotę, to jest proces, który jest, myślę, bardzo pożądany, bo jest wiele spółdzielni, które też nie działają prawidłowo, w których jest wiele nadużyć. W związku z tym, jeżeli jest grupa mieszkańców, która chce wyjść z tej spółdzielni i zarządzać bardziej efektywnie swoimi zasobami, to nie możemy im tego blokować. No sami na tej sali wielokrotnie mówiliśmy o dobrodziejstwach, że tak powiem, wolnego rynku i o tym, jak prywatne osoby potrafią dobrze zadbać. Tak więc uważam, że to jest niewłaściwe, żebyśmy w tej chwili tutaj dociskali sprawę, mówiąc o tym, nic nie zmieniać, dlatego że wiele osób oczekuje właśnie możliwości przejmowania inicjatywy i dajmy im taką szansę. Ta zmiana tej ustawy o spółdzielniach przede wszystkim daje możliwość właśnie tym poszczególnym osobom do tworzenia innych form zarządu swoją nieruchomością, może bardziej efektywnego i dajmy im na to szansę. Problemy, o których pan mówił, wykorzystania spółdzielni do partnerstwa publiczno-prywatnego, to są oddzielne problemy i możemy na pewno o nich rozmawiać, natomiast nie w kontekście takiej rezolucji. Ta rezolucja akurat nie poprawia, myślę, sytuacji mieszkańców i mówienie o tym, nie zmieniajmy, to na pewno nie jest to, co w tej chwili jest najistotniejsze, dlatego że wiele osób oczekuje możliwości wpływania na to, jak jest zarządzana ich nieruchomość i trzeba im dać szansę. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Stawowy, bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ja nie mam wiedzy na temat nadużyć spółdzielnych, jeśli one są, to powinny być zgłoszone do odpowiednich instytucji, ale chciałem zapytać projektodawców, bo ja nie bardzo znam się na sprawie, ale dostrzegam pewien problem, bo jeżeli jest ustawa, która dopuszczała możliwość wykupu mieszkań na preferencyjnych zasadach spółdzielcom, ludzie te mieszkania wykupili i chcieliby zawiązać w tej chwili wspólnotę, to rozumiem, że to jest trochę ustrzeżenie tej sytuacji. Czy wydaje mi się, że jednak powinno być tak, że mieszkańcy, którzy są niezadowoleni ze spółdzielni, aby wykupili częściowo część lokali na terenie jakiejś spółdzielni, powinni mieć możliwość zawiązania własnego podmiotu, który będzie nieruchomością zarządzał. To jest tworzenie miejsc pracy, to są akty notarialne, to jest napędzanie całej tej koniunktury. Jeśli ja to dobrze rozumiem, to ta rezolucja idzie jakby w przeciwnym kierunku. W spółdzielni oczywiście był taki okres, że to było najlepsze i w zasadzie jedyne rozwiązanie dotyczące budownictwa, natomiast dzisiaj sytuacja się pozmieniała i raczej powinno się uelastyczniać te przepisy. Mam wrażenie, że ta rezolucja idzie w przeciwnym kierunku. Jeśli znacznie, to proszę mi to wytłumaczyć, bo mam wrażenie, że ona raczej blokuje powstawanie nowych wspólnot mieszkaniowych, a nie im pomaga się rozwijać. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych chce zabrać głos? W imieniu wnioskodawców pan radny Pan radny Pietrzyk.
Ja tylko krótko oczywiście, żeby wyjaśnić tutaj wątpliwości, odpowiadam od razu, że nie ma żadnych przeszkód, aby większość mieszkańców w danym bloku mogła wystąpić ze spółdzielni mieszkaniowej, założyć sobie wspólnotę. Ja podkreślam jeszcze raz, żeby nie było takiej sytuacji, gdzie 99 osób mówi, że chce być w spółdzielni, a jedna, która jest właścicielem odrębnym, mówi, że jest, chce wspólnoty i ona za te 99 decyduje jako jedna osoba. O tym mówię, o tym niebezpieczeństwie. Sądzę, że się Państwo ze mną zgodzicie, że nie ma to nic wspólnego z zasadami demokracji, jak również poszanowania praw jednostki, czyli zgodności z konstytucją. Nie ma przeszkód dzisiaj tworzyć wspólnoty. Oczywiście, że tak. Jeśli ktoś chce wyjść ze spółdzielni, tak jak przystało na 50 plus 1, czyli na zasadzie demokracji, gdzie większość decyduje, a nie jedna osoba za wszystkich. To chciałem Państwu uzmysłowić, że ten projekt jeden z ustawy ma bardzo niebezpieczne swoje założenia i dlatego o tym mówię śmiało i jestem przekonany, że ja mówię Państwu coś, co po prostu może grozić, że nawet taka ustawa zostanie zaskarżona ponownie do Trybunału Konstytucyjnego i uchylona, ale w międzyczasie doprowadzi do olbrzymiego bałaganu. Proszę Państwa, dziękuję. Proszę bardzo, czy odpowiedziałem na pytania? Jeżeli nie, to ja jeszcze proszę bardzo. Pan radny stawowy, rozumiem, że dyskusję jeszcze nie zamknąłem, więc można zadawać pytania. Panie Przewodniczący, Państwo, ja dalej nie rozumiem, bo jeżeli jest taki przykład, że jest 100 mieszkań i jedno mieszkanie chce zawiązać osobną wspólnotę, to ono zawiązuje na proporcjonalnym obszarze czy części, jaką ma w nieruchomości. Takiej możliwości nie ma. Albo na przykład jak chce 40 zawiązać ze 100. Albo jedna klatka z 5, to co oni nie mogą wydzielić części, którą oni zarządzają od części pozostałej? Bo przecież jest możliwość wyliczenia proporcjonalnej części w częściach wspólnych, w garażu podziemnym, udział w gruncie i tak dalej. Bo ja czegoś tutaj nie bardzo rozumiem, bo oczywiście przykład, że na 100 mieszkań jedno, to jest taki skrajny, no ale gdyby było pół na pół, to sytuacja jest inna. No ja tu po prostu czegoś nie wiem, bo mam wrażenie, że gdyby sytuacja była troszeczkę bardziej klarowna, że jest na przykład 100 mieszkań i 50 właścicieli uważa, że jest źle zarządzanych i chce powołać własną wspólnotę, to sobie powinno powołać, bo jak ja rozumiem, teraz nie będzie mogło, bo to jest przykład skrajny 1 do 99. No ale co jest, jak jest 50 na 50 albo 45 na 55? No bo jak jest 1 na 99, to sytuacja wydaje się być klarowna. No ja nie bardzo rozumiem, bo jest jakaś wspólna wyliczona udział w tych budynkach, udział w nieruchomości proporcjonalnie do powierzchni i chyba to się w ten sposób rozwiązuje. Jak nie, to proszę mi tłumaczyć. Dziękuję. Ktoś jeszcze? A, jest cała lista. Bardzo proszę, ładnie żeśmy ruszyli, za szybko było. Pan radny Sonik, potem pan radny Wojtowicz, potem pan radny Garda. Szanowni Państwo, panie Kosio, proszę uwagę. Dlatego, że to dotyczy naszej wiedzy wspólnej. Proszę Państwa, uporządkując, wspólnoty mieszkaniowej się nie zakłada. To jest pierwsza sprawa. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa. Z momentu wydzielenia pierwszego lokalu jest wspólnota mieszkaniowa. Jest wtedy mała albo duża w zależności od ilości wyodrębnionych lokali. To jest pierwsza sprawa. Tam problem chyba polega na tym, że w momencie wydzielenia powstaje wspólnota, tylko sprawa zarządzania później tym. Bo wspólnota mieszkaniowa może nadal, jak gdyby ta powstała, dać zarządzanie spółdzielni, spółdzielnia zarządza, a może wybrać innego zarządcy. I tu jest ten problem powstaje, że są na jednym budynku jakby dwóch zarządzających. Bo jest zarząd wspólnoty i zarząd spółdzielni mieszkaniowej. Nie mylę się, panie Kosio, uważaj pan, kurczę. No nic nie mówię, bo chodzi na szkolenia tak jak ja i powinien wiedzieć. Także tutaj. No i oczywiście nie może być tak, że jedna osoba blokuje coś, bo nie może blokować. No bo nie ma jak, bo to procentowo się liczy. Tylko to mówię, to na styku tych dwóch zarządzających. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Wojtowicz chyba, z tego co pamiętam, potem pan radny Garda. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, mam pytanie do... Przepraszam, pan radny Sonik, świnka, 10 zł. 10 zł świnka. Nie, wrzucamy. Pan radny Wojtowicz, proszę bardzo. Mam pytanie do projektodawców.
W tej chwili w Krakowie, znaczy w całej Polsce jest mnóstwo takich wspólnot, które nie mają większości, nie mają większości w danej nieruchomości, na danym obszarze. I jeżeli idziemy tym tokiem myślenia, który pan radny proponuje, to co z tymi wspólnotami, jak pan radny widzi tą ich dzisiejszą sytuację? Bo dziś jest naprawdę w całej Polsce mnóstwo takich wspólnot, które mają na przykład mniej niż 50%, a zarządzają swoją jakby tą nieruchomością. Dlatego prosiłbym o odpowiedź tej kwestii. Dziękuję pan radny Garda. Już nie. A pan radny, moment, wrzuci cisza na sali, bo to jednak... Nie, nie, nie wrzuci, nie wrzuci. To przez ryjek proszę wrzucić. Bardzo proszę, pan, przepraszam, czy jeszcze ktoś z państwa radny chce zabrać głos? Zamykam dyskusję, ostatni głos pan radny. Więc proszę państwa, kończę, no nie chcę tu robić wykładu jako prawnik z podstawowego wykształcenia, ale chcę powiedzieć jeszcze raz. To, co powiedział pan radny Sonik, jest zgodne z prawdą. Tak jest. Wspólnota mieszkaniowa powstaje z mocy prawa, ale w budynku takim, który nie tworzył żadnej struktury wcześniej. Czyli albo jest to budynek deweloperski, albo kiedyś był kwaterunkowy i rzeczywiście powstanie jednej własności odrębnej powoduje automatycznie powstanie wspólnoty mieszkaniowej. Natomiast nie ma miejsca i takiej możliwości prawnej, aby dzisiaj, gdzie istnieje inny podmiot, który zarządza tą wspólnotą, takim jakim jest spółdzielnia mieszkaniowa, nie ma takiej możliwości, aby przez wyodrębnienie jednego mieszkania i nawet wystąpienie z członkostwa powstała wspólnota. Ja takiej możliwości prawnej nie znam i nie słyszałem, aby takie fakty prawne miały miejsce. Więc od razu wyjaśniam, że nie ma możliwości, proszę państwa, aby tworzyć w jednej nieruchomości dwa podmioty, proszę państwa. Takiej możliwości nie ma. Więc albo będzie spółdzielnia, albo będzie wspólnota. Nie ma możliwości tej, jak mówi pan radny stawowy, że można sobie ustanowić część wspólnoty na przykład na swoim mieszkaniu. Ja przyznam szczerze, panie radny, że takiego rozwiązania nie spotkałem i nie znam. Jeżeli pan go zna, to proszę podać przykład. Dziękuję. Nie ma ja proponuję, ja, szanowni państwo, zakończyliśmy dyskusję. Stwierdzam odbycie dyskusji. Zamykam. Tak, pan radny Pietrzyk teraz. Też 10, nie, najpierw 10 zł, najpierw 10 zł. Ja wytrzymam jeszcze. Trudno, to się podzielicie potem wkładem. Rozumiem, że to się nazywa budżet partycypacyjny. Właśnie ustalają udział partycypacyjny. Szanowni państwo, odbyliśmy czytanie tej uchwały. Minął właśnie termin składania poprawek i autopoprawek. Dziękuję. I głosowanie w bloku głosowań.